Mieliśmy rodzinne wesele i ślub w najbliższej rodzinie, dokładnie 16 grudnia. Ja zastanawiałem się, czy tam iść, ale nazwiska tych nowożeńców nie miały nic wspólnego z moim nazwiskiem, mimo że to była najbliższa rodzina. I po takim rozpoznaniu i sprawdzeniu, jak wygląda sytuacja, poszedłem tam do stanu cywilnego, do Urzędu Stanu Cywilnego, także kościół. To było na księcia Ziemowita w Gliwicach. I w czasie tego spotkania tam, już po ślubie cywilnym, ktoś to powiedział, było ogólne niedowierzanie przemieszane z przerażeniem. Wtedy było wiele plotek, doniesień, które mogły nie być prawdziwe. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że to nie jest prawda. I pamiętam, jak bardzo ta wiadomość zakłóciła weselną atmosferę. Dla tych bardzo młodych to chciałem przypomnieć, że na takie wesele wtedy przyznawano specjalnie skrzynkę wódki, bo wódki nie można było kupić w sklepie. Nie było alkoholu. Zabrakło. Na weselu na ogół coś tam się wypija. Ja pamiętam gorzki smak tego alkoholu, bo dowiedzieliśmy się stopniowo, że to jednak chyba prawda, że zginęli górnicy na kopalni Wujek.